Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Jedziemy kontynuować zabawę z misjami kurierskimi. Zostały nam tam kilka chyba do zrobienia. Tu chyba zjedziemy sobie, nie? To jest nowy Driftous, ale jeszcze go nie skończyłem. Będę go kończył chyba na odcinku, bo to fajna fura jest. Kurde, dobra, zobacz co tu się dzieje. BM-ki to są jednak BM-ki, one są stworzone do driftu. One nie są stworzone do normalnej jazdy, chłopie. Ojej. Dobra, tutaj mamy tę misję. Zobaczmy sobie, co trzeba zrobić. Jedziemy solo i wybieramy chapter. Zobaczmy. Accelerometer Blues. Zobaczmy, zobaczmy co to będzie tym razem. Nowy samochód, proszę bardzo. Ostatnio jeździliśmy cały czas jednym i tym samym GMC. Teraz dostaliśmy Forda Transita, Supervana. Jest, awansowaliśmy w naszej firmie, proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ja jestem tutaj bossem, czy ja jestem pracownikiem. Ja chcę być bossem. Chyba boss jeździ takim super dostawczakiem, co nie? Staje, bo okej, musimy jechać minimalnie 70 mil na godzinę. Myślę, że dam radę. Kurde, ale ciężko. W ogóle co oni zrobili z tym samochodem? Cholera, jak on brzmi, o co chodzi? Dobra, od razu trójka. Rzucanie wysokiego biegu to najlepsza kontrola trakcji. Ej, kurde, bo tutaj... Dobra, jadę prosto. Jadę prosto, tu. Jest! Ciśniemy. Czekajcie, szybko włączyłem Forza, zapomniałem muzyki wyłączyć. To jest bardzo ważne, jak nagrywacie cokolwiek na YouTube, zawsze włączajcie sobie streamer mode. Za każdym razem, jak odpalacie Forza ponownie, to wam się to resetuje, musicie to za każdym razem włączyć. Jest to denerwujące, ale co poradzić, no? Dobra, ja tu chciałem ładnie po drodze jechać, chyba trzeba będzie na przełaj, no. Ale przyczepny skubaniec. O nie! Nie ma czasu. Uuu, ty kurde, co się stało? Żeby w nic nie uderzyć. Ależ on się dziwnie prowadzi. Czemu on tak bokiem wyskoczył? What? Nie mogę go opanować. Ta fura w ogóle po trawniku nie chce jechać. Kurde, ale mnie wkurza głos tego gościa. Muszę chyba całkowicie wyłączyć jakieś komentarze głosowe. Ten akcent brytyjski, yeah, ho, ha, yeah. Kurde. Mam go dosyć. Idziemy tu na wprost. I byle na asfalt, byle na asfalt. Dobrze, dawaj tym pudłem. Dobra, dobra, musimy tutaj skrócić. Po trawniku trzeba bardzo powoli. Ale jedziemy w prostej linii. Bardzo powoli, 200 na godzinę, proszę bardzo. Strasznie nim telepie, kierownicę mi wyrywa z rąk, chłopie. Ale to jest chyba najszybsza nitka. O. Zaczyna nim rzucać. Byleby w prostej linii, on ma jakieś opony, ja nie wiem, chyba standardowe. Kurde, strasznie jest. Utwardzony na maksa. Ale patrz, w prostej linii jechałem. Okej. Pięknie. No, to było dosyć trudne, chyba z 10 razy to powtarzałem, ale udało mi się całkiem dobry czas wykręcić i znaleźć całkiem dobrą ścieżkę, żeby dojechać do celu jak najszybciej. Ekstra. Dobra, kontynuujemy. Long distance. Mamy jakąś taką dostawę. Dobra, co musimy zrobić? Park at destination. Okej, nie możemy zniszczyć ładunku. Zobaczymy, na razie pojadę jakąś swoją ścieżką, bo ten GPS wyznacza nam trasę, to już wiecie o tym, nie? Że on wyznacza nam trasę niekoniecznie korzystną dla nas, tylko taką, jaką twórcy wyznaczyli, żebyśmy nią jechali. A niekiedy przejechanie nią, niezależnie od tego, czy gracie na kierownicy, czy na padzie, jest po prostu niemożliwe w wyznaczonym czasie na trzy gwiazdki. I trzeba wtedy kombinować, a że my z Polski, to my to kombinowanie mamy we krwi. Sobie poradzimy. Nie możemy przekroczyć jakiejś tam ilości uszkodzeń. Pojechałem sobie taką dziką drogą trochę. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może coś na tym zyskam. Zobaczymy. I musimy, zdaje się, pojechać na drugi koniec mapy.
to jest long distance delivery. Tutaj na wprost możemy trochę uszkodzeń złapać. Nie uszkodziłem aż tak bardzo, ale chyba nie warto było aż tak bardzo kosić. Mogłem po prostu pojechać asfaltem i by było gites, nie? Dobra, na razie na spokojnie jedziemy sobie tak 250. Samochód jest dość przyczepny, ale też dziwny w prowadzeniu niekiedy. I trzeba uważać na niego. Raz jest przyczepny, a potem staje się taki podsterowny, taki... Jednak dusza transita wychodzi z niego w pewnym momencie skręcania. Ale taki pierwszy moment tego skrętu jest taki gwałtowny, raptowny. No i dźwięk, chyba V12 tu włożyli. Tak słuchając po dźwięku tym Fordzowym. Brzmi jak stado os. Niezbyt ładnie. Dobra, poszedł. Na razie jedziemy cały czas asfaltem. Potem się zobaczy. Możliwe, że gdzieś tam można będzie skrócić tę trasę. Trzeba byłoby najlepiej zerknąć na mapę i zobaczyć, gdzie ten punkt jest, nie? Bo może się okazać, że ja jadę teraz źle, ale podejrzewam, że chyba jest okej. Za szerokie bydle. Myślałem, że uda się tak ładnie ściąć, a on zahaczył ten płotek z boku. Dobra. Już widzę, 2 mile mamy, 3 mile właściwie. I powinniśmy zaraz być u celu. Muszę się tutaj skupić, dziwne auto. Ale dobrze, że chociaż coś innego niż ten GMC, ile można jeździć tym samym samochodem. Robiliśmy większość tych wyzwań właśnie tym GMC, ale teraz jest coraz trudniej. Zostało mi mniej tych wyzwań. Znaczy, większą połowę zrobiłem sobie na pierwszym odcinku z tej kariery, ale wiem, że tutaj więcej czasu poświęcę na te pozostałe kilka tych wyzwań, bo one są trudniejsze, tak jak to pierwsze, które sobie robiliśmy. To jest też ciekawe, że ja cały przedni odcinek narzekałem, że my kurde ciągle jedziemy tym jedynym samochodem i skończyłem odcinek taki zawiedziony, a akurat następne wyzwanie, czyli na pierwszy ten odcinek, było już nowym innym zupełnie autem. Znaczy, no zupełnie to nie inny, bo to jest ta sama klasa, też wielkie pudło, kiosk taki. Ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, mamy sporo zapasu czasu. Jeszcze. Ale dziwnie się prowadzi, kurde. Gdzie to jechać? Aha, jakieś zadupie. Ale my tu musimy bramę staranować. Kurde, ta brama dużo zabrała mi ten. Zdrowia. Dobra, powolutku, powolutku. Będzie git, musimy zaparkować. Proszę bardzo, przesyłka dostarczona, elegancko. Nie no, to nie było aż takie trudne, trzeba było tak w miarę precyzyjnie jechać. Po prostu normalnie trzeba było jechać i się dojechało do tego miejsca. Czasu było dużo, zostało mi jakieś 50 sekund jeszcze nad czasu, także na spokojnie. No i co teraz? Co tym razem? Znowu ten sam samochód. Package Relay. Okej. 3 minuty. Park and destination. Spoko. Gdzie mamy jechać? Chyba wiem gdzie. Ja już tutaj mam ogarniętą nitkę. Pojedziemy sobie tutaj na skróty. Ops. Chyba dobrze pojechałem. Kurde, pieprzony kompot mi się wrąbał pod koła. Pojedziemy na przełaj, co? Mamy co prawda 3 minuty, więc to wydaje się dużo. Musimy zaparkować. Ja myślę, że to jest zadanie złożone, że najpierw będziemy mieli... będziemy musieli dojechać sobie tam, a potem będzie trzeba zrobić coś jeszcze dodatkowo, tak jak mieliśmy zadanie na zamku, to było chyba bodajże ostatnie zadanie na ostatnim odcinku z tej kariery i musieliśmy tam nabijać punkty po prostu koło zamku i tym razem też chyba coś jest blisko zamku, zobaczcie.
Tak jadę trochę asfaltem, trochę nie asfaltem, ale kurde, to jest Ford Transit. Wiadomo, służbowe auto najlepsze, nie? Dobra, musimy zaparkować, chyba będę musiał dojechać do koła. Nie wiem, czy tu przejadę. Chyba nie. Zobaczmy, zobaczmy. Tu się chyba przejedzie. O! Idealnie! Dobra. Aha, aha, to będzie coś jeszcze. Dobra. Show off, near miss. Oh shit! Spoko. Mamy limit czasu, trzeba blisko między trafikami jechać, czyli samochodami ruchu ulicznego. Chyba nie powinienem jechać tutaj. Pojedziemy sobie na autostradę, tam by było najłatwiej, nie? To ogarnąć. Dobra, chodźmy na razie zobaczyć, jak tutaj będzie się nabijać. Near miss, 7. Okej, mamy jeden samochód. Mamy jeden, dobrze, dobrze. Mamy zjazd na autostradę, zdaje się. Dobra. pojedziemy po swojemu. Co? Tam będzie sporo samochodów. Powinniśmy nabić to bez problemu. O, idealnie, pod prąd. Fasz, fasz. 5 już mamy. Na jedną gwiazdkę jest 5. 7 znaczy się. Dobra, 13 jest na 2. O kurde. Jak będziemy jechać pod prąd, to maksymalną ilość samochodów miniemy. Tutaj na tej autostradzie, nazwijmy to. Kurde, w tunelu nic nie ma. Dobra, już mamy 12. Jedziemy prosto, nie? Pyk, pyk, dobra. Idź tutaj. 18 jest na 3, spoko. Powinniśmy... Oj, oj, nie nabiło mi się. Dobra, 17, jeszcze jeden samochód. I czas nam się... No, czasu to mamy jeszcze dosyć dużo chyba, bo to na festiwalu Horizon, zdaje się. Jest! Możemy dalej nabijać, no jest ciekawe, czy będzie jakiś bonus, ale chyba nie. Dobra, ja sobie pojadę. Pojadę sobie prosto, bo tutaj nas prowadzi w prawo, a tam jest taka pokręcona droga. Ja sobie pojadę tu i powinienem chyba tutaj skręcić, ale tutaj też możemy pojechać. Tam była taka pokręcona droga i tam byśmy dużo czasu stracili. To jest taka zmyłka, nasze twórcy dają taką zmyłkę do tych zadań. Żeby nam to dużo czasu zajmowało. Jazda po tych krętych drogach, a tu można czasami bardzo szybko przejechać zupełnie inną trasą. Tak na poprzednim odcinku też wam o tym mówiłem, ale jak macie problemy ze zdobyciem Mercedesa 6x6, Mercedesa G 6x6, tego takiego fajnego autka, to koniecznie zobaczcie mój poradnik, jak w bardzo łatwy sposób można go zdobyć, bo są spore problemy, jak się robi to właśnie według takiego GPS-u wyznaczonego przez grę. To wtedy trudno jest go zdobyć, trudno jest na czas wszystkie te rzeczy wykonać, które tam mamy do wykonania. A jak zobaczycie sobie ten odcinek, ja tam sobie poznajdywałem takie traski, można bardzo, bardzo łatwo zdobyć tego Merca. Naprawdę. Dobra, tutaj możemy sobie skrócić. I mamy jeszcze spory zapas czasu. Możemy sobie na spokojnie jechać, trójeczko. Nawet nie musiałem tutaj wjeżdżać na festiwal, mogłem... Tu jest nawet jakiś wjazd, nawet nie wiedziałem o nim. Kurde. Dobra. Zobaczmy, hops. Package Rely. No, prosta sprawa. 26 bliskich spotkań.
Trzy gwiazdki, proste zadanko. Dużo czasu mieliśmy na dojechanie do pierwszego punktu i dużo czasu mieliśmy na dojechanie do drugiego punktu i w sumie ominąć tyle samochodów nie było trudno, na autostradzie chyba najwięcej się tego wszystkiego nabiło. 28 tysięcy kredytów do kieszeni, proszę bardzo. I wygląda na to, że mamy ostatnie zadanie tutaj do wykonania. Billy's Big Idea. Okej. Okay. Za wykonanie tego zadania dostaniemy specjalny strój kuriera. Taki szary, jak mam założony teraz na postaci. Będziemy mogli go sobie używać do wszystkich wyścigów i zabaw w Forza Horizon. Okej. Okay. 5 minut mamy na to zadanie. Musimy zaparkować, czyli musimy znowu gdzieś dojechać. Nie zauważyłem tego samochodu. Ale to nie szkodzi, to jest firmowy Ford Transit, no. Ej, mamy inny silnik włożony. Słyszycie? Mamy teraz 1.4 Turbo Rally jakiś. Już nie ma tej V12 okropnej. Nie, to może być 1.6 nawet. Bo chyba 1.4 nie było do tych transitów, tylko 1.6 jakieś Twin Turbo czy coś takiego były możliwe do włożenia do transita. Teraz są jak rajdówka. I mamy chyba też specjalne rajdowe opony, ale już nie będę patrzył, bo nie wiem co nas tam czeka. Mamy 4 mile do przejechania, także dosyć sporo. Musimy się śpieszyć, a mamy wolniejszy samochód teraz. Na pewno ma mniej mocy niż wtedy z tą V12. Nie musimy się martwić teraz o uszkodzenia jakieś na razie, ale myślę, że jak dojedziemy tam na miejsce, to będzie jedna część zadania, a druga część zadania ujawni się właśnie już na miejscu. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Tak, chyba jest zrobiony na shooter albo na offroad czy coś takiego, bo na asfalcie się totalnie nie trzyma, a w dodatku jeszcze mamy deszcz. No, to mnie trochę zaskoczyło, to w ogóle takie dziwne jest, nie, że do transita mamy taki mały spoilerek tutaj w Fordzie, możliwy do zainstalowania na dachu gdzieś z tyłu i on dodaje bardzo duży docisk aerodynamiczny. Ciężko w to uwierzyć, no nie? W rzeczywistości to ten spoiler powinien być w wielkości połowy tego samochodu. A tak nie jest, czekaj, bo tutaj coś jest nie tak. Ja zobaczę sobie na mapkę. Tak, tutaj moglibyśmy sobie trochę skrócić. Zobaczcie, jak nas kieruje grano, nie? Tu można wjechać sobie na tamę, przejechać przez kopalnię tutaj górą, tu wjechać sobie na tą drogę i tu przedostać przez las. Myślę, że jedyna trudność polega na tym, że ten teren tutaj jest trudny do ogarnięcia, trudno go przejechać, ale już samo przejechanie tutaj przez tamę da nam sporo czasu, bo nie będziemy musieli nawracać tutaj. Od razu sobie pojedziemy na to skrzyżowanie, już nie będziemy tam cudować może tymi szutrami. Myślę, że tutaj faktycznie będzie misja coś z szutrami, bo zobaczcie, tutaj jest totalny oprót w tym lesie. To jest najmniej uczęszczana przeze mnie przestrzeń chyba w grze w ogóle. I tutaj dużo jest takich miejsc, które ja nie znam i odkrywam na przykład w trybie eliminator. Na eliminatorze można dużo właśnie podkrywać takich dziwnych miejsc, bo tam jeździsz po tej całej mapie, nie? Dobra. Wbijamy się tu, hops. Pojedziemy sobie przez tamę. Moglibyśmy jechać tu na wprost pod górę. Spróbujemy. Kurde. Bez problemu. To ładnie zrobili ten tuning. Okej, okay, no to dobra, to pojedziemy sobie shooterkiem. Zobaczymy, co ten transit potrafi. Chyba ma faktycznie te... Nie wiem, czy właśnie ma offroadowe opony, czy takie nieoffroadowe. Ale tu na pewno będziemy mogli sobie znacznie skrócić drogę. Czasu mamy bardzo dużo. Nie ma się co stresować. I tu też możemy sobie pojechać na wprost. Te rzeczy tu możemy rozwalić, pyk. Tak, bardzo dobrze radzi sobie na tym shooterze i offroadzie też. Bez problemu, zobacz, ziomek. To trochę rzuciło. Tak ciężko powiedzieć, czy on ma napęd na 4 buty, czy na tył tylko, ale chyba na 4. Aż tak ciągnie mi kierownica, jak gazu dodaje. Ciężko powiedzieć.
chciałbym się zatrzymać, do jakiegoś drzewa gazu dodać. Dobra, musimy tu zaparkować. Jesteśmy na miejscu. I pyk. Dobra. Nie wiem, jakie to są opony. O, okej. Musimy teraz dostarczyć jakąś paczkę do szefa. Spoko. Wymyślił coś dziwnego. Co musimy zrobić? Danger Site Smash. O kurde. Musimy jechać do ziomeczka. Mamy bardzo mało czasu. I musimy skoczyć jakąś odległość. Okej. Dobra, dobra. Dawaj, transit. Ile polecimy? Udało się? Ile skoczyłem? 900, ale czy to wystarczy? Na 3? Nie, musimy powtórzyć. Ile na 3 potrzeba? Jeszcze raz. Łe, to może być trudne. I znowu nie pokazuje mi ile na 3. Jak to sprawdzić? Podejrzewam, że 1000 stóp. Ja mam tutaj angielskie jednostki. O, chyba dalej będzie. Cyk! No teraz 1000 będzie jak nic. 1037. Czy to wystarczy? Jest! Mamy, pięknie. Dobra, i dostaniemy sobie właśnie ten strój dla mojej Asuki pięknej. Z tymi butkami. To jest właściwie taki strój, jak mają ziomeczki z UPC, no nie? Taki sam. Albo bardzo podobny. Dobra, i patrzcie. Pyk, strój. Wędruje do mnie. Który ja mam w ogóle poziom? Ja mam 340 prawie. Ale mam jeszcze te takie, bo tutaj jak jakiś tam poziom zdobędziesz, to ci się potem dostajesz jakąś taką gwiazdkę. Ile ja mam tych gwiazdek? Czekaj. Ja mam 2 gwiazdki. Nie wiem ile mam w końcu. Nie wiem ile mam w końcu tych poziomów. To musielibyście wy obliczyć. Mam 2 gwiazdki i 338. To ile to jest? Kurde, ale ta BMW-ka. O Boże. Fantastyczne auto. I rozwalił się w krzaczorach. Jak ja się cieszę, że nagrywam Fordzę. Jest jakiś normalny sezon poza zimą. Nie ma tego cholernego śniegu. Możesz wbić, podriftować sobie na spokojnie. Pobawić się, pink, jest dym, jest wszystko, nie? Zrobiliśmy sobie wyzwanka. Moi drodzy, jeszcze mamy tutaj do zrobienia parę tych fabułek. Dajcie znać, czy podobają wam się takie odcinki z robienia fabułki w Fordzie Horizon. Ja jakoś to totalnie pominąłem, a to jest rzecz, którą powinienem zrobić na początku grania. Czyli po prostu przejść fabułę. Jako taka fabuła jest, wiadomo, że to nie jest The Last of Us. Płacz, gościu, ale zrobił. Zapraszam was na kolejny